Namaste. Spotykam się dzisiaj po naszej wczorajszej 83. ceremonii, która przyniosła do tego miejsca, na spaloną słońcem mityczną Atlantydę, pierwszy deszcz. Dzisiaj z głębi mojego serca zapraszam Cię na nasz 79. rytuał dla Matki Ziemi, który odbędzie się 12 listopada, czyli w pełnię księżyca, w pełnię bobra. I tym samym będzie to ukoronowanie 7 lat naszych spotkań, naszych medytacji dla Ziemi. 7 lat co miesiąc, w każdą pełnię księżyca. Spotykaliśmy się przez te wszystkie lata, by zmienić coś, poruszyć tutaj na Ziemi, by pomóc energią natury w procesie regeneracji i odnowy. Bo jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. Nasza wczorajsza 83. ceremonia była jedną z najpiękniejszych. Nie tylko dotyczyła wewnętrznej prawdy podążania drogą Twojego serca. Dała Ci wskazówki, dała Ci dokładne przesłania, jak iść teraz, w tym momencie, by milowymi krokami zbliżyć się do szczęścia i spełnienia. Ale wczorajsza ceremonia była dla nas wszystkim niezwykłym przeżyciem. I gdy czytam Wasze komentarze, to mam łzy w oczach. Jak niesamowicie te energie pomagają Wam co tydzień. Jak zmieniają coś w Twoim życiu na coś jeszcze lepszego i jeszcze piękniejszego. Jakie niesamowite procesy dzieją się w nas, dzieją się wokół nas. I jednym z najpiękniejszych przeżyć dla mnie osobiście jest to, że za każdym razem łączymy się z miejscami mocy i zmieniamy coś również tutaj na Ziemi. Zmieniamy coś w globalnej świadomości, ale przede wszystkim zmieniamy coś w nas. Z całego serca dziękuję Ci za wszystkie cudowne listy, komentarze i te wszystkie słowa i myśli wysłane do mnie w podziękowaniu za nasze spotkania, za nasze ceremonie. I dla mnie jest to również taki piękny wyraz zaufania, którym obdarzacie mnie co tydzień, bo co tydzień jest nas więcej, więcej i jeszcze więcej. Do każdej ceremonii przybywają nowe osoby. I zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na Ziemi i zmieniamy coś we Wszechświecie. I tak jak tradycją stały się już nasze ceremonie, bo przecież spotykamy się już od ponad roku, tak i naszą cudowną tradycją stały się nasze rytuały dla Matki Ziemi. 7 lat systematycznie w każdą pełnię księżyca spotykamy się w tak pięknym celu. Medytujemy razem, by zmienić coś tutaj na Ziemi. By to wszystko, co wokół nas, było jeszcze piękniejsze, jeszcze bardziej pozytywne i zgodne z energiami światła. Dziękuję Ci za wytrwałość. Dziękuję Ci za to, że jesteś ze mną. Dziękuję Ci za to wszystko, co robisz również w Twoim życiu. Dla Ciebie i dla Ziemi. Bo każdy z nas ma swoją własną drogę. Każdy z nas ma swoje powołanie. Każdy z nas ma swoje cele i marzenia do realizacji. Każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. Ale razem tworzymy coś pięknego. W tym miejscu dziękuję również z głębi mojego serca za Twoje zaangażowanie w nasz nowy wspólny projekt Fizyczne sadzenie drzew w nowej oazie natury. I za wszystkie datki, za wszystkie darowizny, za wszystkie gesty, wszystkie słowa, które płyną do mnie i gdzie razem robimy coś tak pięknego. Zmieniamy takie oto miejsca w cudowne, zielone ostoje natury. Zmieniamy to poprzez myśli, ale zmieniamy to również poprzez nasze fizyczne działania. Tak jak pisałam ostatnio, zamiast drugiej kawy, zamiast pączka, zamiast nowego bibelotu, zamiast nowej apaszki, sadzimy drzewa. A jeżeli nie możemy posadzić drzewa, bo dokładnie w tym momencie mamy inne wydatki, to przecież można napisać artykuł na blogu, zainspirować innych, powiedzieć innym o tym, co powstaje, by inne osoby usłyszały o naszych oazach natury, które tworzymy razem, mogły dołączyć i mogły coś razem z nami zmienić tutaj, na Ziemi.
Dziękuję. Widzimy się 12 listopada na pełni Bobra, czyli siła tworzenia, siła kreacji, gdzie Twoje myśli, jak i moje myśli, jak i nasze wspólne myśli zmieniają coś tutaj na Ziemi, ale również gdzie możesz wykorzystać siłę Twoich myśli, by zmienić coś w Twoim życiu. I widzimy się w kolejny czwartek na naszej 84. ceremonii. Dziękuję za wszystko. Dziękuję za każdy dzień, za każdą minutę, za każdą sekundę, gdzie spotykamy się razem. I te połączenia są tak niezwykłe, wzbogacają nas wzajemnie. Do zobaczenia na 79. rytuale dla Matki Ziemi. Możesz dołączyć chociażby na 5 minut, wysłać tylko pozytywne myśli, a możesz uczestniczyć całe 30 minut, czy nawet godzinę, tak jak czujesz. Bo jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. I te 7 lat, które mamy za nami, poruszyło już bardzo dużo. Więcej niż czasami możemy przypuszczać. Tak wiele zmieniło się w innych ludziach dookoła nas. I tak wiele zmieniło się tutaj na Ziemi. Gdy tylko skupimy się na tym, co pozytywne, co chcemy tutaj widzieć, co chcemy osiągnąć, to wtedy okazuje się, że tego pozytywnego już w tym momencie jest dużo więcej niż tego negatywnego. I wzmacniamy to poprzez każde nowe nasze spotkanie, poprzez każdą ceremonię i poprzez każdy rytuał dla Matki Ziemi. Do zobaczenia, Twoja Maria Bucardi.